Grzegorz Woźniak, Zaduszki. U nas taki zwyczaj był po chatach na wsi, nocą zaduszkową, by duchy nakarmić. Zaraz przed północą chleb, sól oraz wodę zostawiano duszom na największym stole. Potem wszystkie dzieci spać już uciekały, by ducha nie spotkać, żeby się nie bały. Stół był posypany mąką dookoła, rano sprawdzaliśmy, czy głód duszę wołał i czy zostawiła dusza jakieś ślady nocnej obecności, smaku ziemskiej strawy.